bronić czegoś, musiał bronić czegoś, co jest nie do obrony. Szanowni Państwo, co jest nie do obrony. Czegoś takiego polski parlamentaryzm nie pamięta. Szanowni Państwo, ustawa, klasyczna ustawa o mrożeniu cen prądu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kilka tygodni wcześniej przedstawił rozwiązania, które działały już przez cały rok. Nie było najmniejszych wątpliwości, ulżyły milionom gospodarstw domowych. Ale tu nagle pojawia się przepis, projekt, który nieudolnie kopiuje nasze rozwiązania, ale do tego dołożone są przepisy, które skąd się wzięły, do tej pory nie wiemy. Pani Hennig-Kloska bardzo ciężko nad nimi pracowała, ale kiedy okazało się, że to jest bubel lobbystyczny, to dokładnie nie wie, kto je tutaj do ustawy wprowadził i dokładnie nie wie, kto za nie ponosi odpowiedzialność. Być może pan Borys Budka, no ale dzisiaj go nie ma. Sam odpowiedział, że niekoniecznie się pod tymi przepisami podpisuje. Pan poseł śledczy Szczerba, pytany o to, podpisał się pan pod projektem, czy wie pan, kto go napisał, czy wie pan, kto go sporządził, co tam w tym projekcie jest? Nie do końca wiem, nie interesowałem się. Być może to wnioskodawcy wyjaśnią. Szanowni Państwo, pani poseł Hennig-Kloska to jest rywin spódnicy tej kadencji. Rywin spódnicy. Już widać, że każdej waszej ustawie trzeba się przyglądać słowo po słowie, bo lobbyści kręcą się wokół was i chcą swoje interesy załatwiać. Pani Hennig-Kloska uległa pierwsza, ale będą kolejne projekty. Trzeba będzie pilnować, w czyim interesie działać. Szanowni Państwo, mamy projekt rządowy, który mówi, wszyscy mają się zrzucić na to, żeby mrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych były możliwe. Firmy zagraniczne, firmy polskie, również Orlen. Wpada projekt pani Hennig-Kloski, wyłącznie Orlen. Firmy zagraniczne będą z tego zwolnione, łącznie z Siemensem i innymi firmami. To jest wasz interes. To jest wasz interes. Spłacacie swoje długi. Ale szanowni Państwo, ważniejsze jest też meritum tej sprawy. Wiatraki upadły, bubel prawny, prokuratura i CBA będzie to wyjaśniała, dlaczego chcieliście wywłaszczać Polaków, dlaczego chcieliście stawiać wiatraki 300 metrów pod oknami zwykłych Polaków. Wszystkie małe miasteczka i wsie o tym mówią. Jedźcie na wieś, jedźcie do małych miasteczek, dowiecie się, co o was myślą dzisiaj. Natomiast, szanowni Państwo, ten projekt o mnożeniu cen energii ma zasadniczą wadę, zasadniczą merytoryczną wadę. On pomija przedsiębiorców. 2 miliony przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na maksymalną cenę prądu. Dlaczego, się pytam? Dlaczego nie chcecie wesprzeć przedsiębiorców? Ja rozmawiałem tu przed chwilą z panem posłem Hetmanem. Przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę, tak donoszą media. I on dzisiaj chce takim strzałem w plecy powitać przedsiębiorców? Proponowaliśmy maksymalną cenę 693 zł za megawattogodzinę. Nie ma tego w waszym projekcie. Pytam się dlaczego. Bo niemieccy przedsiębiorcy mają na tym zyskać? Polscy przedsiębiorcy mają stracić konkurencyjność? Na tym wam zależy? Tak to dokładnie wygląda, szanowni państwo. Doskonały projekt. Pan marszałek Hołownia mówi, były błędy w komunikacji. Były tylko błędy komunikacji. Projekt jest dobry. Panie marszałku, proszę przekazać panu marszałkowi Hołowni. Brakło uczciwości, brakło transparentności, brakło odpowiedzialności za kraj, a nie transparentności i komunikacji. To jest bubel, o którym będą książki pisać. I wy dzisiaj po 4 dniach mówienia o tym, że to jest doskonały projekt, składacie poprawkę, uwaga, na 69 stron. Taki doskonały był to projekt. 69 stron poprawek jest potrzebnych. Pani minister, wstyd, tak jak pani zaczyna, tak żaden przyszły minister nigdy nie zaczął, a nawet nie kończył. Pani się zapisała do polskiego parlamentaryzmu naprawdę fatalnymi zgłoskami. I szanowni państwo, to jest troszkę pokaz tego, co może się w przyszłości dziać. Mamy dwie zasadnicze ustawy. Ustawę wiatrakową, czyli interes dużych zagranicznych przedsiębiorców kontra przedsiębiorcy. I mamy wakacje kredytowe. Interes banków po jednej stronie
i interes kredytobiorców. I dokładnie w każdej z tych ustaw państwo stoją w interesie firm zagranicznych i banków, my to po stronie kredytobiorców i zwykłych ludzi. I tym się właśnie różnimy. O tym były te wybory 15 października. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Szanowni państwo, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wnosimy o to, żeby odrzucić projekt z druku 72 i tej gigantycznej poprawki 72a i procedować projekt z druku 71, który jest sprawdzony, który pisali w ministerstwie, a nie na stołach lobbystycznych agencji. Dzisiaj można powiedzieć, miała być koalicja obywatelska, a jest agencja lobbystyczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze. Pozostały czas klubowy wypełni swoją wypowiedzią pan poseł Kowalski. Szanowni państwo, kiedy rozmawiamy o kosztach energii,